Mobilizacja przed Airshow. Trwają negocjacje w sprawie porozumienia między miastem i wojskiem. Opowiemy o gali prymusów gminy Kowala. Wraz z wójtem gminy Jedlińsk zaprosimy także na Jadar Family Drift. To jest piątkowe wydanie dziennika. Krzysztof Czaban, witam i zapraszam. W połowie tygodnia odbyło się kolejne spotkanie w sprawie organizacji w Radomiu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Airshow 2017. Okazuje się, że dużym wyzwaniem dla służb będzie to, że pokazy będą darmowe, a co za tym idzie, może je odwiedzić o wiele więcej osób niż chociażby dwa lata temu. Do spotkania władz miasta z przedstawicielami wojska w sprawie organizacji międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2017 doszło w środę. Siedzieliśmy kilka godzin w naszej bazie na Sadkowie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony, z przedstawicielami Dowództwa Generalnego, ale też z przedstawicielami wszystkich służb i instytucji, które w Airshow będą zaangażowane. Spotkanie o bezpieczeństwie, bo pokazy niebiletowane, a właściwie darmowy wstęp, bo to czy niebiletowane, to jeszcze się waży. Policja mocno postuluje, żeby wprowadzić darmowy wejściówki, ale jednak, żeby mieć kontrolę nad ilością osób. W tej chwili dopinane są ostatnie szczegóły związane z podpisaniem porozumienia pomiędzy miastem a wojskiem w sprawie organizacji pokazów. Do Airshow szykują się również miejskie jednostki. Pełna mobilizacja, bo to, co robimy dzisiaj, zwykle robiliśmy w grudniu albo w styczniu, najpóźniej na wiosnę. Dzisiaj mamy już lato. Mamy 2 miesiące do imprezy, czasu jest bardzo niewiele, a pracy tyle samo co 2 lata temu, jeśli nie więcej, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, ile osób do Radomia przyjedzie, skoro pokazy będą darmowe. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow 2017 odbędą się w Radomiu 26 oraz 27 sierpnia. Zielone, białe, czerwone! Koniec roku szkolnego. To dzisiaj. I to czas podsumowań i wręczenia nagród. Ale nie dzisiaj, a w czwartek w publicznej szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Kowali po raz czwarty zorganizowano galę prymusów, podczas której nagrodzono najlepszych uczniów ze wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. W gminie Kowala działa 6 placówek oświatowych. Szkoły podstawowe w Kowali, Kończycach Kolonii, Modocinie Mniejszym, Mazuszanach oraz Bardzicach i publiczne gimnazjum w Parznicach. Każda ze szkół musiała wybrać najlepszego ucznia z klasy 6, a w przypadku gimnazjum z klasy 3. Są to uczniowie najbardziej zdolni, którzy rywalizowali o najlepsze lokaty. Jednocześnie mają duże osiągnięcia w swojej karierze już naukowej. Na swoje osiągnięcia prymusi musieli pracować przez dłuższy czas, bo o wyborze najlepszego ucznia z każdej szkoły decydowała średnia ocen i osiągnięcia z ostatnich 3 lat. To jest może ich dzisiejsze 5 minut, ale tak naprawdę to na te 5 minut pracowali przez kilka dobrych lat, a praktycznie przez całą szkołę podstawową. Więc ja tylko jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że jest taka okazja, żeby poznać tych prymusów ze wszystkich szkół. Najlepsi uczniowie przygotowali prezentacje, w których przedstawili swoją sylwetkę, opowiedzieli o swoich sukcesach naukowych i zainteresowaniach. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, że gmina pomyślała o takich dzieciach, które osiągają takie wysokie sukcesy i w nauce i w swoich takich prywatnym życiu. Myślę, że powinny dzieci, że zasługują dzieci na to, żeby doceniać, promować ich osiągnięcia, zainteresowania, zdolności. Mimo dużych osiągnięć uczniowie byli bardzo skromni. Warto się uczyć, warto osiągać różne rzeczy w życiu. Myślę, że fajnie wyróżnić tych najlepszych z każdej szkoły. Fajnie, że zorganizują takie wydarzenia. Nie da się tego opisać, bo to jest niesamowite po prostu. Podczas uroczystej gali nie zabrakło również występów artystycznych. Jednym ze współorganizatorów całej imprezy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali. Mamy okazję promować najlepszych uczniów w naszej gminie, którzy w przyszłości mogą odnieść sukces i wówczas będziemy mogli się nimi pochwalić. Ale myślę, że to jest również wyjątkowy czas dla rodziców, którym też dzisiaj dziękujemy za trud, jaki wnoszą w wychowanie i gratulujemy takich dzieci. Kolejna edycja gali prymusów już za rok. Organizatorem będzie prawdopodobnie Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego w Modocinie Mniejszym.
Najbliższa niedziela będzie stała pod znakiem obchodów 41. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca 76. Będzie to także, o czym przypominamy Państwu na naszej antenie dość często, okazja do uczczenia tej rocznicy na sportowo, m.in. poprzez uczestnictwo w półmaratonie radomskiego czerwca. Z kolei w Jedlińsku także nie lada gratka dla miłośników sportu, ale sportu motorowego. Jadar Family Drift 2017, jedna ze sztandarowych imprez organizowanych na terenie gminy. W najbliższą niedzielę 25 czerwca o godzinie 13 startujemy z trzecią edycją Jadar Family Drift. Jest to motopiknik połączony z akcją charytatywną. W tym roku będziemy zbierać pieniądze podczas drift taxi dla pana Piotra Fokta, mieszkańca naszej gminy, który mieszka w Bierwieckiej Woli. Jest to pan, który stracił nogi powyżej kolan, zostały mu amputowane. Jest to muzyk uzdolniony, rodzina bardzo muzykalna i w tym roku postanowiliśmy dla niego zbierać pieniążki. Podczas tego pikniku będzie można również oddać krew, będzie krwiobóz. My jako gmina Jedlińsk mamy właśnie klub krwiodawstwa, gdzie wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, ale będzie wiele różnych atrakcji właśnie połączonych, czyli z moto, czyli tak, bezpieczna jazda, jazda powiedzmy bokiem, ale na torze właśnie, który będzie zabezpieczony podczas imprezy masowej, taka to jest impreza. Będzie można, to co mówiłem, oddać krew, będzie można znakować rowery i będzie można zaczerpnąć informacje w ogóle o motoryzacji takiej, kto będzie po prostu chciał pojeździć na torach, gdzie można pojeździć, bo wiem, że duży problem z tym w kraju jest. No przede wszystkim to jest impreza taka rodzinna, motoryzacyjna, której jeszcze w Jedlińsku nie było i stworzyliśmy ją, trzecią edycję już ją mamy. Jak co tydzień, tak i dziś mamy dla Państwa książkę na weekend. Tym razem Dariusz Wróbel zachęca nas do przeczytania prawdziwego bestselleru Mowa o lśnieniu Stephena Kinga. W każdym z nas jest odrobina szaleństwa. I wystarczą sprzyjające okoliczności, żeby ta iskierka się rozwinęła, żeby nas ogarnęła. Lśnienie Stephena Kinga to jeden z najlepszych horrorów, jaki powstał. Główny bohater, Jack Torrance, wybiera się wraz z rodziną, żoną i synem, aby pilnować hotelu w górach. Na zimę, kiedy spadną śniegi, hotel jest całkowicie odcięty od świata. W starym, mrocznym hotelu zostaje tylko Jack Torrance, jego żona i syn, który ma zdolności paranormalne. Jak to u Stephena Kinga, na początku wszystko jest w porządku. Cisza, spokój, drobne prace remontowe, pilnowanie hotelu. Jack, który postanawia napisać wreszcie swoją wymarzoną powieść. Wszystko jak strzelanki. Ale z każdą kolejną stroną jest coraz gorzej, coraz straszniej. Syn Dany zaczyna mieć wizje coraz bardziej przerażające. Coś go w tych wizjach straszy, zaczyna odczuwać wszechobecną grozę i strach. Po pewnym czasie okazuje się, że hotel, w którym państwo sobie zamieszkali, jest nawiedzony. Nawet nie tyle przez duchy, co przez jakąś złą siłę, która zaczyna wpływać na naszego bohatera. Przykładny mąż i ojciec, co prawda były alkoholik, ale jednak starający się zaczyna wariować coraz bardziej, aż w końcu staje się zagrożeniem dla swojej rodziny. A nie ma gdzie uciec. Hotel jest odcięty od świata. Przez 3-4 miesiące? Wyobraźcie sobie Państwo, schować się przed kimś, komu totalnie odwaliło i chce nas zabić. A nie mamy dokąd uciec. Możemy tylko bawić się wchowanego po licznych pokojach hotelowych, których połowa jest zamknięta, a w drugiej połowie widzimy zmarłych. Niewesoło, prawda? Lśnienie Stephena Kinga to naprawdę jeden z najlepszych horrorów, jaki powstał. Polecam. I jeszcze jedno zaproszenie na Słoneczną TV. Tym razem Daria i Aneta zachęcają panie do założenia sukienki i sprawdzają, jakie letnie kreacje są modne w tym sezonie.
Latem sukienka to chyba najważniejsza część garderoby dla każdej pani, ale powiedz mi, co w tym sezonie nosimy? W tym sezonie stawiamy na bardzo nasycone kolory, ale także na pastele. Bardzo modne są koronki i sukienki o dosyć prostym kroju. Zaproponujesz mi coś? No oczywiście, przygotujemy 3 stylizacje, 3 różne sukienki i pokażę, z czym je łączyć. Proszę zobaczyć, jak finalnie wyglądają stylizacje zaproponowane przez Darię. Ja widziałem, są naprawdę piękne. Cały odcinek dostępny jest na naszej stronie internetowej, a jego telewizyjna premiera jak zwykle o godzinie 17:45. Polecam i zapraszam w imieniu zespołu, który program przygotował. Dziękuję, do zobaczenia. Super Express Taxi. Ekspresowe taxi z rabatami, tylko 2 zł za kilometr. Uwaga, tylko z nami co 10. przejazd gratis. Telefon 48 191 91. Leclerc. Cukier tylko 2,49. Plak do kokpitu jedynie 8,99. Papier toaletowy rumianek za 7,49. Leclerc. W czwartek odbyło się losowanie rundy wstępnej Pucharu Polski. Jedyny przedstawiciel z regionu radomskiego, Radomiak Radom, zmierzy się na wyjeździe z trzecioligową w Dom w Świecie. Mecz odbędzie się 16 bądź 17 lipca w Świeciu. W przypadku zwycięstwa ekipa ze Struga zagra na własnym boisku z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała. Według nieoficjalnych informacji Robert Podoliński nie będzie już trenerem Radomiaka Radom. Nowym szkoleniowcem Zielonych ma zostać 41-letni Jerzy Cyrak, który ostatnio pracował w trzecioligowej Elanie Toruń. Jako pierwszy trener prowadził też Pelikana Niechanowo i Górnika Wałbrzych. Wcześniej był asystentem w Lechu Poznań, Lechii Gdańsk i Górniku Zabrze. Największe sukcesy odnosił z młodzieżą, wywalczył z juniorami i starszymi Amiki Wronki tytuł mistrza i wicemistrza Polski. Pierwsze zmiany kadrowe w radomskiej broni. Wiadomo już, że klub opuści Egipcjanin Moatasem Aziz. Trener Artur Kupiec rozmawia już z nowymi zawodnikami i bardzo możliwe, że już w przyszłym tygodniu poznamy pierwsze nazwiska graczy, którzy w przyszłym sezonie będą reprezentować Team Splan. W sobotę rozegrana zostanie ostatnia kolejka Campeon PL Ligi Okręgowej. Zamłynie Radom zmierzy się na własnym boisku z Zawiszą Sienno, a Centrum Radom pojedzie do Warki na mecz z miejscowym klubem sportowym. Obydwa spotkania rozpoczną się o godzinie 17. Ligowe zmagania w niedzielę zakończą też zawodnicy Nice Sport 2 klasy A. Czwarta drużyna drugiej grupy, Młodzik Radom, zmierzy się przed własną publicznością z liderem Mogielanką Mogielnica. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16. W sobotę w Radomiu zachmurzenie umiarkowane, można też spodziewać się niewielkich opadów deszczu, na termometrach do 20 kresek. W niedzielę poprawa aury, będzie więcej słońca i bez opadów. Temperatura wzrośnie i w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 25 stopni. W poniedziałek słonecznie i wciąż ciepło, termometry wskażą 23 kreski.